Czas na wyjaśnienia, widzowie. Witam serdecznie, Leslie się kłania i dzisiaj postanowiłem rozszerzyć w dzisiejszym odcinku naszą rozmowę na temat Fenrira. Bo widzicie, Felon Player, jak się okazuje, nie jest jedynym podejrzanym w sprawie. Dlatego dzisiaj omówimy sobie wszystko. Od początku mojej znajomości z Fenrirem, jak i tego, kto może stać za atakami na Fenrira. Widzowie, moja znajomość z Fenrirem, ten odcinek w ogóle może być krótszy od pozostałych tamtych. Moja znajomość z Fenrirem rozpoczęła się w parę miesięcy temu w grze Dying Light 2. Zaraz wam powiem dokładnie, który to był odcinek. Bo w tym samym czasie poznałem też Aiko. Gdzie to było? Arktos. W ogóle widziałem, widzowie, że Arktos był tutaj. Dobra, widzowie. Widzę mniej więcej. 2 lutego 2023 z największą ilością łapek w ogóle nastąpił odcinek z Fenrirem z Dying Light 2. I widzowie, Fenrira poznałem jako bardzo miłego, fajnego gościa, który robił fajny content związany zarówno ze Star Warsami, Red Dead Online, wprowadził nią wiele gier, o których nie miałem pojęcia. Był on bardzo miły, pomocny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następowało to dzień za dniem. Fenrir na początku w ogóle mnie nie znał. Przed 2 lutego nastąpiło to, co było dla mnie wielkim plusem ze strony Fenrira, w którym to Fenrir pomógł mi z odparciem ataku ze strony Felena Playera. Był to atak bezpośrednio jego, na którego nie mam wątpliwości, że to był on, bo pisał mi on z prywatnego konta, a to akurat było wtedy jako Q the player. Widzowie, sprawa Q była o tyle dziwna, że Q the player prowadził razem z Retronightem dość ciekawą grupę wsparcia youtuberów, który mógł tego. On na początku w ogóle nie miał napięku z Fenrirem, nawet z tego co mi wiadomo, dobrze się chłopaki dogadywali. Ale potem Arktos powiedział, jak zostałem potraktowany, co było wielkim plusem z jego strony, bo zaryzykowali dla mnie chłopcy wszystko, za co będę im dozgodnie wdzięczny do końca życia. Fenrir stanął po naszej stronie i uznał, że takiego typu zachowanie jest dziwne. No i od tego się zaczęło. Fenrir został oskarżony chyba bodajże wtedy o kupowanie subskrypcji, ale nie jestem pewny. Musielibyście jego zapytać. Ale nieważne jest to. Ważne jest dla mnie to, że Fenrir okazał bardzo dużą lojalność. Zostaliśmy zaproszeni na jego serwer, z którego teraz niestety zostałem wywalony, ale mam nadzieję, że odkupię swoje grzechy tym też filmem. Nie robię sobie też zbyt wielkich nadziei. Nieważne. W każdym razie Felen dał nam spokój na jakiś czas. Do czasu. W pewnym momencie Landryn zaproponował mi działanie. W tym czasie byłem w pancerbrygadzie i a on ją wtedy na chwilę opuścił. No niestety było to spowodowane prywatnymi zawirowaniami. Nie będziemy do tego wracać, to nie jest wina ani Landryna, ani nic. W każdym razie on ją wtedy opuścił. Zostałem zaproszony do grupy, która jakby miała wspierać youtuberów. No i niestety Felen wtedy uderzył pod inną nazwą już. Wszedł na chwilę na pancerbrygadę przeze mnie. No i zaczął obrażać tego, przez co właśnie dlatego, że on zaczął atakować bezpośrednio członków pancerbrygady. No to wiadomo, że potem jak już jesteście nabuzowani, no to wiadomo, że go oskarżycie.
Po tych wydarzeniach Fenrir zaczął 2 lutego grać z nami w Dying Light 2, potem pojawiał się cyklicznie, to w Red Dead Online, to pojawił się w Dying Light 1, to był na materiałach Riliki, które już zostały niektóre opublikowane, inne nie, to pomagał mnie Jarktosowi w czymś, to zagraliśmy, to ja wziąłem w czymś udział u niego. Naprawdę było tego sporo i fajnie się robiło taki kontencik poboczny i fajnie nam się funkcjonowało. Niestety, do czasu. W pewnym momencie kanał Fenrira z wieloma tysiącami subów i uruchomionym wsparciem padł. Padł ofiarą fałszywych oskarżeń o pedo oraz też różnych kłamstw subów i tak dalej. Bot, który obsługuje YouTube'a, niestety to zaakceptował i w ogóle tego nie weryfikował. Przez co ja jestem bardzo za Fenrirem, żeby odzyskał on kanał. Fenrir postanowił założyć następny kanał, który pofunkcjonował sobie kilka dni, tygodni, nie? Zdążyliśmy dać mu suba, w tym czasie rozwinęła się mikrodrama między mną i Arctosem. Ja ją potem uciąłem dramie łeb, bo postanowiłem kompletnie się odciąć od tematu i tak robię do dziś. No i Fenrir jakby też nie ciągnął tego tematu dalej. Ale w tym czasie ten kanał zniknął. Miałem już od razu złe przeczucia, co się z tym stało i wiedziałem, że jest to następny atak kogoś. Tego samego kogoś, kto usunął wcześniejszy kanał. Niestety wiadomości, które były pisane z różnych kont, wskazywały na Felena Playera, w którego stylu było bardzo napisane niektóre z tekstów i właśnie to powodowało, że Felen został oskarżony o to. Ale teraz zadajmy sobie pytanie, czy to na pewno Felen? Czy on na pewno ryzykowałby samego siebie, aby to wszystko Moi drodzy, akcja, w której biorę udział, żeby odzyskać kanał Fenrira, jest dalej aktualna. Dalej walczymy, dalej wasze łapki w górę pod tym filmem, jak i pod poprzednim, który atakuje bezpośrednio Felena, są cennym wsparciem dla samego Fenrira, który jakby jest no jest pod ciągłym atakiem. Jak najbardziej cele, powiedzmy numerem jeden wśród podejrzanych jest według mnie Felen Player, ale mamy prośbę do YouTube'a, aby skutecznie weryfikował tego typu oskarżenia, w których nie ma dowodów, a są tylko jakieś oskarżenia ze strony twórców. Niech YouTube ma nad tym kontrolę, abyśmy nie mieli tego typu sytuacji. Bo istnieje możliwość, że Felen owszem bezpośrednio nie odpowiada za to, ale możliwość jest taka, że on wysłał po prostu kogoś, kto miał zniszczyć Fenrirowi karierę. A może to jest ktoś, kto po prostu podziela jego poglądy, jakiś troll na przykład, który tego możliwości jest od grzmota. A może to sam Felen się fatyguje, żeby zniszczyć Fenrirowi karierę, która się dobrze zapowiadała. I jak najbardziej oskarżenia oraz wzburzenie w stronę Felena jest jak najbardziej na miejscu. Ale miejmy nad tym wszystkim kontrolę i cieszmy się z tego, że Fenrir się jednak nie poddaje. Pokażmy widzowie, że jesteśmy sercem z Fenrirem oraz piszcie po to, kogo możecie podejrzewać, że kto mógł za to odpowiadać, kto mógł się dopuścić takiego czynu oraz tego. Ten film jest uzupełnieniem historii z tamtego odcinka Wsparcie Fenrira, ja to dam jako 2, ponieważ to jest rozwinięcie tematu oraz dodanie, że to nie tyle Felen może za to odpowiadać, co jego wierna widownia, która po prostu albo trollami jest i po prostu dla trollingu sobie rzucają na Fenrira oskarżenia od tak, albo po prostu jest to ktoś wysłany przez niego, albo to sam Felen. Jest mnóstwo możliwości, ale naprawdę najbardziej prawdopodobne dla mnie to Felen. Ale czy tak jest? Czas pokaże. Ja wiem, że Fenrir nie zostawił tej sprawy od tak, po prostu i nadziała już w tym temacie. Stary, jesteśmy sercem z tobą, Majersowo oraz
Wszystkie inne serwery są z tobą. Jak te, na których jestem. Jak najbardziej nie pozwalam na tego typu działania. I każdy z Majersowa jest z tobą. Widzowie, mam dla was zadanie. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę. Niech YouTube zobaczy, że zablokował niewłaściwego twórcę. Że może twórca, którego powinni zablokować, nie jest Fenrir, a ktoś, kto mu zniszczył reputację. Psucie komuś reputacji jest niestety w dzisiejszych czasach bardzo łatwe. Ale nie damy tego zrobić Fenrirowi. Mam nadzieję, że to wydłużenie mojej myśli wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, follow na Instagramie, Twitchu oraz Kiku. Trzymajcie się, jej wypadki.